szwanki, więc... Moja dziewczyna patrzy często w oczy me i nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Gdy mnie całuje, oddałbym mnie jedno. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy niej czuję, jak smakuje miłość. I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się nie zmieniło. A z nami bracia Marcina, jak mu idzie? No świetnie, jak na razie. Oby było tak do końca. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją. Dzięki. Radku, co sądzisz o tym wykonaniu z twojej piosenki? Miły, przesympatyczny człowiek, cały czas uśmiechnięty. Wiesz co, jak sobie tak zamknę oczy, to wyobrażam się ciebie jako takie zielone jabłuszko, a zielone jabłuszko można podpiec na każdym blacie, na każdy kolor i zarumienić tak dokładnie, jak chcemy. Także Tylan, jesteś w tym momencie, bardzo mi się podoba twój wokal. Jesteś takim nieoszliwowanym diamencikiem, który można ukierunkować naprawdę w dowolną stronę, dlatego jestem jak najbardziej na tak. Jestem za tobą. Dziękuję. Madziu? Bardzo mi się podoba twoja barwa głosu. Jesteś jeszcze młody. Mi odrobinę zabrakło takiej charyzmy scenicznej. Odrobinę, ale ty wiesz doskonale, o czym śpiewasz i czujesz muzykę. Jesteś bardzo muzykalny. Ja jestem na tak. Może Paweł trochę pojedziesz? Mi się właśnie wydawało, że ty masz tę charyzmę i dobrze prezentujesz się na scenie. Wydaje mi się, że publiczność pokochałaby ciebie, byłaby w ciebie wpatrzona, bo dobrze na scenie prezentujesz się, dobrze śpiewasz, jestem na tak. Dziękuję. Oczywiście, 3 razy na tak, cóż ja mogę. Dziękuję. Witamy bardzo cię w programie. Dzięki. Dziękujemy. Marcin, chodź. Słuchaj, będziesz Disco Star i co wtedy? Nie wiem, no nie mam jeszcze planów totalnie... Nie wiem co w ogóle powiedzieć. Cieszę się bardzo. Tak się zaczyna mój kolejny szary dzień. Kumple w robocie, a ja jeszcze śpię. Najlepiej wtedy nie mów nic, nie mów nic.